Witajcie kochani, dziś wstałem o 5 po to, żeby przyjechać do Oppo i pokazać Wam składany smartfon, którego nie kupicie. Przed Wami Oppo Find N3 Flip. Oppo Find N3 Flip to zdaniem producenta najlepiej fotografujący składak w formie klapki. Dlaczego? Smartfon ten ma po zewnętrznej stronie obudowy okrągłą oprawkę z pierścieniem przypominającym elegancki zegarek albo koronkę do regulowania obiektywu lustrzanki. W oprawce tej zamontowano potrójny aparat fotograficzny z główną matrycą 50 megapikseli przysłoną 1.8 oraz optyczną stabilizacją obrazu. Dodatkowo mamy tam moduły szerokokątny 48 megapikseli z przysłoną 2.2 i polem widzenia 114 stopni oraz portretowy tele 32-megowy z przysłoną 2.0 i mniej więcej dwukrotnym przybliżeniem. I to właśnie ten portretowy teleobiektyw w powiązaniu z efektami przygotowanymi przez firmę Hazelblad ma stanowić o przewadze nowego Oppo nad konkurentami. Chociaż telefon z racji budowy może być swoim własnym statywem, a dzięki zewnętrznemu ekranowi mamy wygodny podgląd i możemy robić sobie selfiaki tylnym aparatem, w wewnętrznym ekranie dodano otworek na 32-megapikselowy aparat do selfie z przysłoną 1.8. A skoro już mowa o ekranach, to ten po zewnętrznej stronie klapki jest w zasadzie taki jak w poprzednim modelu. Oznacza to, że jest dosyć duży, prostokątny, o przekątnej 3,26 cala, rozdzielczości 720x382 piksele, jasności 900 nitów. Jest wykonany oczywiście w technologii OLED i chroniony przez Gorilla Glass 7. Na ekranie tym można teraz dzięki interfejsowi ColorOS 13.2 na bazie Androida 13 wyświetlać pełne aplikacje, a nie tylko widżety jak w poprzednim modelu i mieć normalny dostęp do pulpitu z ikonami aplikacji. Pojawiły się też efektowne wygaszacze z trójwymiarowymi animowanymi zwierzaczkami, ale możemy sobie zrobić również swój własny wygaszacz albo oglądać po prostu animowaną pogodynkę. Wewnętrzny, elastyczny wyświetlacz wykonano również w technologii OLED, ale już z LTPO i przyciemnianiem 1440 Hz, rozdzielczością Full HD+, odświeżaniem od 1 do 120 Hz i jasnością do 1600 nitów. Ekran ten ma niemal niewidoczną fałdę, czyli to załamanie w miejscu, gdzie się zgina, wytrzymuje co najmniej 600 tysięcy cykli składania, a po złożeniu pomiędzy połówkami obudowy nie powstaje szczelina. Sercem smartfonu jest procesor MediaTek Dimensity 9200 wspierany pamięciami typu DDR5X i UFS 4.0, a za zasilanie klapkowego Oppo odpowiada akumulator o pojemności 4303 mAh. Jest to akumulator oczywiście dwuczęściowy z 44-watowym ładowaniem, co również może być wyróżnikiem tego modelu na tle konkurentów. Wyposażenie urządzenia dopełniają m.in. boczny czytnik linii papilarnych, suwakowy przełącznik powiadomień i NFC działające dookólnie. Producent zapewnia smartfonowi 4 duże aktualizacje i 5-letnie wsparcie zabezpieczeń. W Chinach model ten można mieć w 3 kolorach i wariantach z pamięciami 12256 i 12512 GB, a gdyby ten telefon trafił do nas, to kosztowałby mniej więcej 5,5 tysiąca złotych. No i to tyle z naszego króciutkiego spotkania z Find N3 Flip. Tak jak powiedziałem, tego telefonu nie będzie u nas w kraju, nie będzie go w ogóle w Europie. Zapytacie dlaczego? Odpowiem Wam tym, co usłyszałem tutaj od przedstawicieli Oppo, bo taka jest polityka firmy. Chodzi o to, żeby nie kanibalizować sprzedaży poprzedniego modelu, który tak naprawdę jakby strasznie od tego nowego się nie różni, a mam tu na myśli oczywiście Find N Flipa z numerem 2. To trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!